Panie Premierze, słuchając informacji rządu, mieliśmy wszyscy wrażenie, że minister Boni czyta rozkład jazdy pociągów. Tylko że wszystkie te pociągi jadą do Wrocławia. Z dokładnością szwajcarskiego zegarka mogliśmy po trzech pana zdaniach przewidzieć, kiedy i kto będzie zgłaszał kolejne zastrzeżenia i kolejne uwagi do ustawy. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, akt pierwszy. Dymisje dla najlepszych, czyli cała prawda o Platformie Obywatelskiej. Afera hazardowa i wszystko, co się stało w ciągu ostatnich kilku dni z wczorajszymi wydarzeniami na czele, to doskonałe podsumowanie 2 lat rządów Platformy Obywatelskiej. To w zasadzie platforma w pigułce. Bo czym były popisowe ścięcia ministerialnych głów? Pustymi gestami aktora w kiepsko wyreżyserowanym spektaklu? Efekt nie był obliczony na dokonanie gruntownych zmian, ale na zadowolenie opinii publicznej, które potem przełoży się na sondażowe słupki. Czy pan, panie premierze, naprawdę zakłada, że Polacy są aż tak naiwni? Sięgnijmy nieco głębiej i spróbujmy przeanalizować to, co się stało. Pan premier Donald Tusk odwołuje 6 swoich ministrów, a jednocześnie mówi nam wszystkim: mam do nich 100% zaufanie. Czytaj, są krystalicznie czyści, jak łza, nieskazitelni. To po co ich odwołuje? Mało tego, premier mówi nam: sami poprosili mnie o dymisję. No, coś niebywałego. O godzinie 13:00 minister Czuma prosi o dymisję, a tego samego dnia rano mówi, że nie ma sobie nic do zarzucenia i odejściu z rządu nie myślę. Co za cudowna metamorfoza. Ma pan 100% zaufanie do ministra Czumy, który na samym początku afery rozgrzeszył Zbycha i Mira. To nie są realne decyzje premiera, który stoi na czele prawie 40-milionowego narodu. To nic innego jak proste wykonanie poleceń speców od PR-u, speców od reklamy, którzy przez ostatnie kilka dni nerwowo naradzali się w kancelarii premiera. Wymyślili pozorowaną ucieczkę do przodu, która ma zmylić opinię publiczną i zamknąć usta opozycji. To pewnie oni doradzili panu premierowi, by przeniósł aferę na grunt pojedynku politycznego. To ich dziełem jest zamiana polityki miłości na politykę wojny. Zamiast zmierzyć się z realnym problemem i doprowadzić do jak najszybszego wyjaśnienia kompromitującej afery hazardowej, szef rządu rozpoczął kolejny radosny taniec strusia w piaskownicy. Taniec, który ma doprowadzić Donalda Tuska do prezydentury. Ale w ten sposób, panie premierze, nie dojedzie pan do Pałacu Prezydenckiego. Co najwyżej do popularnego show w telewizji. Akt drugi. Przeciek. Czyli kto puścił farbę. To trzeba koniecznie wyjaśnić. Zapisy podsłuchów Centralnego Biura Antykorupcyjnego niemal jednoznacznie wskazują na to, że doszło do przecieku. W tej sprawie Klub Poselski Lewica złożył projekt uchwały o powołaniu Komisji Śledczej. Od miłości do wojny, czyli kolejna zadyma w prawicowej rodzinie.
Teraz to Platforma Obywatelska przybrała wojenne barwy i będzie się biła w Sejmie. Biła oczywiście z PiS-em. Premier odesłał tam najlepszych ludzi. Najlepszych, czyli tych, którzy musieli odejść z rządu. Jak to interpretować? Co tam rząd? Co tam kierowanie sprawami kraju? Przecież trzeba naparzać się w Sejmie. Panie premierze, 4 lata zabijacie się już z PiS-em. I co ma z tego Polska? Co mają z tego Polacy? Kolejne pyskówki, wojny o krzesła, samolot, po których śmieje się z was cała Europa. Panie premierze, a może zamiast się bić, weźcie się po prostu do pracy. Za to wam przecież płacą obywatele. Za chwilę miną 2 lata rządów Platformy Obywatelskiej. Smutny to będzie bilans. Nie będziecie się mieli czym pochwalić. Powie pan, panie premierze, że to wszystko przez kryzys. Marne to wytłumaczenie, tym bardziej, że przez długie miesiące zaklinaliście rzeczywistość i wmawialiście wszystkim, że nas kryzys nie dotknie. Teraz zafundowaliście Polakom 52-miliardową dziurę w budżecie, którą wszyscy będziemy musieli załatać. Jesteście w tym arcymistrzami. Wielu z was siedziało w tych ławach, tylko że pod innym szyldem, szyldem AWS-u. Wtedy też zostawiliście w spadku dziurę bałca, z którą lewicowy rząd Leszka Millera musiał się zmierzyć. Będzie się pan pewnie usprawiedliwiał i chwalił, że polska gospodarka na tle tych europejskich i tak ma się nieźle. Żadna to wasza zasługa. To efekt ciężkiej pracy Polaków, którzy codziennie w pocie czoła zarabiają na chleb. Pracują, ale teraz boją się o swoją pracę, o swoją przyszłość. Co dla nich przygotowaliście? Pakiet antykryzysowy, a raczej antypracowniczy, bo przepisy, które wprowadziliście w życie, pozwalają pracodawcy w zasadzie na wszystko. Weźcie się do roboty, bo inaczej zostaną po was w pamięci Misiak, załatwiacze Zbychu i Miro, minister sprawiedliwości, który nie spłacał długów i ma bogatą kartotekę w amerykańskich sądach. Pozostanie po was rzecznik rządu, który był cieciem u niemieckiego biznesmena, poseł narkoman i radny oskarżony o pobicie policjanta. Akt trzeci. Nowy język, czyli KGB na cmentarzu. Obiecywaliście Polakom zmianę stylu uprawiania polityki, a dzisiaj wprost nawołujecie do politycznej wojny.